Pamiętacie słoik z powietrzem, którym oddychał Jan Paweł II, albo ziemią, po której stąpał? Myślicie, że były to tylko głupie żarty? Po dzisiejszym odcinku nie będziecie już tego tacy pewni. W całej Polsce znajdują się bowiem tablice upamiętniające praktycznie wszystko, co robił papież Polak, łącznie z robieniem zakupów, pod którymi ludzie całkowicie serio modlą się i palą znicze. Zapraszam Was na zestawienie 10 najdziwniejszych tablic poświęconych papieżowi. Numer 10. Pewnie większość z Was powie, że żartuję, ale czy wiedzieliście, że 13 czerwca stuknęło już aż 35 lat, odkąd w tym miejscu, a dokładniej przy ulicy Pabianickiej 184 w Łodzi, papież Jan Paweł II w drodze z lotniska do łódzkiej katedry podjął rozmowę z grupą witających go osób? Tak. Pewna grupa fanatyków postanowiła ufundować aż tablicę tylko dlatego, że ktoś z kimś porozmawiał. Nie zdziwiłbym się, gdyby były to właśnie te witające go osoby, dla których najwyraźniej sama rozmowa z Ojcem Świętym była niewystarczająca, aby pójść do nieba. Numer 9. Aby otrzymać tę tablicę, Jan Paweł II nie musiał nawet wysiadać z helikoptera. Wystarczyło, że pomachał ręką, a wdzięczności nie było końca. Dosłownie, gdyż tablicę z okazji pobłogosławienia kościoła z helikoptera, wdzięczni parafianie postawili dopiero po 10 latach. Tyle im ten przelatujący papież nie pozwalał spać po nocach. Poza tym nasuwa mi się tutaj pewne pytanie. Czy jest w ogóle jakiś dowód, że papież rzeczywiście pobłogosławił ten kościół? No bo sorry, ale z ulicy to raczej słabo widać, kto co robi w helikopterze. A co jeśli Ojciec Święty tylko drapał się po nosie w tamtym czasie? Numer 8. Tutaj z kolei wdzięczni mieszkańcy nie musieli nawet rozmawiać z Ojcem Świętym. Ba, nie wiadomo nawet, czy w ogóle widzieli go w przelatującym samolocie. Jak bowiem możemy przeczytać, w tym miejscu mieszkańcy Zabierzowa oczekiwali na przyjazd sługi Bożego Jana Pawła II podczas pierwszej pielgrzymki do ojczyzny. Oczekiwali, ale czy doczekali? Nie wiadomo. Wiadomo jednak jedno. Pomnik z tej okazji musiał stanąć. Inaczej całe to czekanie poszłoby na marne. Numer 7. Wyobraźcie sobie, że odwiedzacie kumpla w bloku i raczej mało kogo to obchodzi, ale kiedy 6 lat później zyskujecie sławę jako papież, sąsiedzi waszego kumpla wywieszają aż tablicę na pamiątkę tego wydarzenia. W tym bloku dnia 5 czerwca 1972 roku przebywał ksiądz kardynał Karol Wojtyła, późniejszy papież Jan Paweł II. Tak, a najlepsze jest to, że nawet nie mieszkał w tym bloku, a po prostu przebywał przez chwilę jednego dnia, nie wiadomo w jakim celu. Może tylko opłacał kablówkę? Numer 6. Możecie mówić, że ironizuję z tą kablówką, ale czy ja naprawdę muszę ironizować, kiedy na przykład ta tablica zawisła na jakimś budynku tylko dlatego, że w środku mieścił się sklep spożywczy, w którym 50 lat temu papieżowi Janowi Pawłowi II zdarzyło się robić zakupy i to jeszcze zanim został papieżem, czyli generalnie kiedy był zwykłym śmiertelnikiem. Numer 5. Tu to już ktoś poleciał na grubo. Tablica poświęcona nie tyle samemu papieżowi, co jemu szkolnemu koledze, lekarzowi dentyście Stanisławowi Hojdysowi, który mieszkał w tym domu w latach 1947-1989, który wraz z żoną Edytą rzekomo gościł Karola Wojtyłę, kiedy ten w latach 1955-1967 uczestniczył w spływach kajakowych. Czy tylko ja mam wrażenie, że w ten sposób, doszukując się na siłę powiązań z papieżem, to na każdym bloku w Polsce moglibyśmy powiesić jakąś tablicę? Numer 4. No cóż, każdy chce mieć cząstkę papieża Polaka tylko dla siebie. Pewien proboszcz z parafii w Kruklankach koło Grzycka, najwyraźniej nie mając pomysłu, jaką tablicę wywiesić papieżowi, bo Ojciec Święty ani tamtędy nie przychodził, ani nawet nie machał z helikoptera, postanowił zaszaleć i ufundować Ojcowi Świętemu cały grób. Nawet nie wiem, jak mam to skomentować. Powiedziałbym, że papież przewraca się w grobie, problem w tym, że nawet go tam nie ma. Numer 3. Kiedy pracujesz jako papieski copywriter i masz płacone od liczby znaków, a nie za cały projekt. W latach 1947-1958 w Rybniku Stodołach mieszkała i pracowała jako nauczycielka Stefania Wojtyła. Wówczas kilkakrotnie odwiedzał ją tutaj jej bratanek ksiądz Karol Wojtyła, późniejszy papież. Między innymi był w Stodołach latem 1948 roku, mieszkając w wynajętym pokoju w domu przy ulicy Stalowej 17. W tym czasie wędrował po naszej ziemi, czytał książki, modlił się, rozmyślał. Ech, nie wiem jak wy, ale ja się wzruszyłem. Numer 2. A teraz dla odmiany tablica nie na budynku, a na drzewie. Ten dąb został nazwany imieniem Jana Pawła II, ponieważ rzekomo wyrósł z żołędzi zebranych z innego dębu, które grupa leśników zabrała ze sobą do Watykanu, które następnie poświęcić miał sam Ojciec Święty. Ciekawe, czy żołędzie, które wyrosną z tego dębu, też będą święte. Już widzę te tabliczki za kilkanaście lat. Ten dąb wyrósł z żołędzi zebranych z dębu, który wyrósł z żołędzi zebranych z dębu, który wyrósł z żołędzi poświęconych przez papieża Polaka.
numer 1. I na koniec już tak z przymrużeniem oka, bo niestety wszystkie poprzednie pozycje były całkowicie serio. W tym domu nigdy nie mieszkał Jan Paweł II, największy syn narodu polskiego. A mógłby. Tak jak w tym miejscu w Gryficach mogłaby stać tablica upamiętniająca przepływ Karola Wojtyły w spływie kajakowym, czego domagają się mieszkańcy. Dnia 7 sierpnia 1962 roku biskup krakowski Karol Wojtyła przepływał przez Gryfice podczas spływu kajakowego. Późniejszy papież święty Jan Paweł II przepływał przez Gryfice podczas spływu kajakowego ze Świdnika do Mrzeżyna wspólnie z krakowską grupą młodzieży akademickiej. Hashtag tak dla upamiętnienia. Czy nie byłoby dobrze mieć choćby kamień z tabliczką w tym miejscu? Z tym widokiem? Okej, tylko dlaczego akurat w tym miejscu? Z tego co wiem, spływ liczy jakieś 170 km. Czy nie powinniśmy powtykać tabliczek profilaktycznie co 100 metrów? Okej, i tym pamiętnym jak komunijny bigos akcentem kończymy dzisiejszy odcinek. Upewnijcie się, że widzieliście poprzednie na Planecie Faktów, tymczasem ja się z wami żegnam, do usłyszenia już w kolejnych, cześć!